Sezon 2022 właśnie wystartował. Poznajcie gumiarzy, naszych bohaterów. Spieszą do pomocy o każdej porze. Pochylają się nad każdym tematem, a żadna opona nie ma przed nimi tajemnic. Przed Państwem diabelsko uroczy i niebezpiecznie przystojni gumiarze. Spotykamy się na Wrak Race, gdzie wszyscy gumiarze zebrali się w jednym miejscu po to, by zabawić się. Maciej właśnie w tym momencie rozgrzewa pojazd, który przygotowywali przez kilka tygodni. Zaraz na samym początku pojawiła się pierwsza usterka. Jak to się? Odkleiła się tylko. Wymieniaj! Chleb powszedni gumiarzy. Wymiana opon. Robimy już jazdę próbną. Pierwsza opona poszła. Ja później Krzychu jechał. I z Jojem jechaliśmy jako pilotę. Tak, ale... Dobra, zejdę, będzie się. To już jest. Jeżdżaj tam! Ale nie tak powoli. Ale to dobrze. Zjebałeś opony? Tak. A co ty jechałeś? Co dobra robiłeś? Wszyscy mogą jechać. Cześć, Lord. A Maciej rusza przetestować Fiestę ponownie. Nasi gumiarze przygotowują się do pierwszego wyścigu, a tymczasem zobaczcie pozostałe pojazdy.
Dwa? Nie mają kluczyka. Jest! No idzie. A ty ten drugi idzie, kiedy był jeszcze, nie? Jak krzył podjechał. Dobra. Czyli jesteśmy gotowi? Czy? Ja bym sobie masz ty. Zobacz jak ten Sejczon to idzie. Ty. Myślałem z początku, że drzewo będzie któryś. Kto wykarmę rycie mnie, co tu chodzi? Czas zacząć prawdziwy wyścig. Dalej, chłopaki. Tym razem poszło nie najgorzej, ale też nie najlepiej. Tę usterkę trzeba naprawić niezwłocznie, inaczej pojazd gumiarzy nie pojedzie. Bo piasek się dostaje i nie ma mocy auto. On będzie lany, to nie ma.
A następne G? Gumiarze szybko zdiagnozowali problem i go usunęli. W tym momencie Dawid może ruszać ponownie, aby ścigać się z pozostałymi wrakami. Wiesz, że wracasz, nie? Z butami. Wiesz, co będzie zrobił lot? Nie dasz rady. Dobra, jedziemy. Brawo, Dawidzie. Tym razem byłeś bezkonkurencyjny. No. Pomimo zwycięstwa, pojazd trzeba przygotować ponownie. Tym razem jest to większy problem. To wygląda jak tektura tej normalnie. Zmarł mu coś. Nie mogą go odpalić. Wszystko wyautomaliczne, tak? No to trzeba ich pomóc. No to teraz jedziemy do prądu. Gumiarze cenią sobie zasady fair play, dlatego nie mogli ominąć po prostu numeru 15, który stanął i nie mógł ruszyć. A teraz ogłoszenie wyników. Gumiarze. Brawo. Ja tam wiesz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Super, brawo, brawo. Bardzo ładnie. I dzień dobiegł końca. Zapraszamy na kolejny odcinek.
I?